Dzisiaj chciałam Wam pokazać zadanie z przedmiotu badań operacyjnych z zagadnienia, jakim jest minimalizacja pustych przebiegów. Mamy ileś firm, które wytwarza jakiś produkt, ale też również ileś firm, to jest 7 firm, które coś wytwarza, musi przekazać do pozostałych firm. Każda z tych firm jednocześnie może wykazywać, jakie ma zapotrzebowanie, ile wynosi do nich przywóz, czyli są odbiorcami pewnego towaru, ile potrzebują, ale jednocześnie też ile te punkty są w stanie transportować, ile mają na wysyłkę przeznaczonego jakiegoś towaru. W środku takiej tabeli mamy określone koszty transportu od tych punktów, od tych powiedzmy naszych dostawców, którzy są jednocześnie odbiorcami, jak jest koszt transportu od na przykład pierwszego dostawcy do drugiego dostawcy czy odbiorcy, po prostu od pierwszej firmy do drugiej firmy. No skąd się biorą zera? Ano z tego, że jeżeli firma do siebie ma wysłać, to tutaj koszt transportu jest zerowy, bo transport faktycznie nie ma miejsca. Dlatego ta macierz ma postać trójkątną, bo taki sam jest koszt między dostawcą pierwszym, a powiedzmy tutaj odbiorcą drugim z 20 i taki sam jest koszt między dostawcą pierwszym, a odbiorcą dostawcą drugim, a odbiorcą pierwszym. To jest dokładnie ta sama odległość, więc ten sam koszt. Dlatego to jest ta postać macierzy trójkątnej, gdzie na głównej przekątnej są zera. Jeżeli polecenie brzmi ustalić plan przebiegu pustych ciężarówek między tymi punktami wytwórczymi i możemy to zrobić za pomocą metody minimalnego kosztu. Podać, jaki jest minimalny kilometraż pustych przebiegów. Po pierwsze musimy ustalić w tym momencie każdy z tych 7 punktów, ile chce towaru, a ile w tym momencie towaru ma na transport przeznaczone. Żeby ustalić ostatecznie, czy jeżeli ktoś ma na przykład 40 jednostek, chce, żeby do niego dostarczono 18, to oznacza, że na 22 jednostki ma za dużo, tyle może dostarczyć pozostałym punktom. Oznaczamy go jako dostawcę. Jeżeli na przykład jakaś punkt dostawczy firma ma 30 zapotrzebowania, a sama może transportować tylko 15 jednostek do wszystkich pozostałych punktów, to oznacza, że te 15, które ma, zostawi dla siebie, a sama będzie potrzebowała pozostałe 15, żeby zgadzało się z przewozem, a więc ta firma druga, będziemy ją traktować jako odbiorcę, czyli tą firmę, która będzie potrzebowała jakichś jednostek dla siebie od innych punktów. Tak, zobaczcie, sprawdzamy dla pozostałych 5 punktów, czy dany punkt będzie dostawcą czy odbiorcą, czy więcej on potrzebuje, czy więcej on ma na wydanie. Powstaje nam nowy program transportowy, który będzie nam określać, że któryś tam punktów będzie dostawcą, któryś z punktów będzie odbiorcą. Wiemy, jakie zapotrzebowanie mają ci odbiorcy, jakie możliwości transportu wykazują punkty wytwórcze, które są dostawcami, a w środku tabeli mamy w tym momencie koszt transportu jednej jednostki między tym dostawcą a tym odbiorcą przykładowo. Te liczby, które tutaj mamy, dosłownie wypisujemy z tej tabeli początkowej, bo ona pokazuje nam koszty transportu między poszczególnymi punktami do pozostałych i tutaj kwestia to jest uzupełnić 12 liczb na podstawie powyższej tabeli. Jeżeli polecenie brzmiało ustalić plan przebiegu pustych ciężarówek, problem powstał nam zagadnienia transportowego, gdzie musimy ustalić choćby plan początkowy, którą metodą to albo jest wskazane, tak jak tutaj w treści zadania, że na pewno metodą minimalnego kosztu macierzy kosztów, albo nawet tej metody północno-zachodniego kąta, ale ta metoda nam bardziej gwarantuje to, że nasz plan pierwszy transportu między poszczególnymi punktami będzie bardziej optymalny od dowolnie wybranego planu początkowego. I teraz jak się ustala plan początkowy metodą minimalnego kosztu? Jak najbardziej możecie znaleźć to na moim kanale YouTube. Potem macie do zastosowania, trzeba ustalić, jaki jest koszt tego pierwszego planu. Te koszty transportu jednostkowe razy to, ile transportują punkty między sobą. Jeżeli na przykład dostawca pierwszy do odbiorcy drugiego transportuje 7 jednostek, to odpowiednio po koście 30 jednostek za złotych za jednostkę, a więc dlatego tu jest 210. Tu 150 się wzięło z tego, że dostawca pierwszy do odbiorcy czwartego transportuje 15 jednostek, ale po koszcie 10 jednostkowo. Dlatego tutaj wszystko, tabela kosztów jest już rozpisana. Jak wiemy, oczywiście plan początkowy nie musi być optymalny. Rzadko kiedy się tak zdarza. Jeżeli w treści zadania macie napisane, że macie ustalić optymalny koszt transportu,
najniższy możliwy, to oczywiście po ustaleniu planu początkowego i planu i kosztu tego planu nie kończycie zadania. Musicie teraz zapoznać się na przykład z moim filmem o zagadnieniu transportowym, o ustalaniu optymalizacji dowolnego planu. Musicie go poprawić, bo nie sprawdzić po prostu, czy jest optymalny, czy też nie. Jeśli nie jest optymalny, to go poprawić. Film na YouTubie jak najbardziej na moim kanale możecie na ten temat znaleźć. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube plus projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.